Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Oto powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Któryż z tych 3 okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty czyń podobnie. Pytanie uczonego w piśmie jest pytaniem każdego z nas, każdego, kto poszukuje głębszego sensu swojego życia. Co mam uczynić, aby osiągnąć życie wieczne? Wiara bez uczynków jest martwa, dlatego ważne jest to pytanie. Pytanie o to, co mamy czynić, jak naszą wiarę przekładać na konkretne działanie. Z pomocą przychodzi nam Chrystus, który w dzisiejszym fragmencie Ewangelii opowiada przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Przykazanie miłości Boga i drugiego człowieka wzywa nas do dzieł miłosierdzia. Ten, kto kocha, poruszony jest cierpieniem i niedostatkiem innych. Wzrusza się głęboko. To znaczy, że na widok niedoli drugiego człowieka reaguje całym sobą, nie tylko intelektem, wolą, ale również duszą i ciałem. To poruszenie pcha go do konkretnych czynów. Musi przełamać w sobie bariery konwenansów i prawa. Do tego niezdolni byli kapłan i lewita. Ograniczało ich prawo, które zakazuje dotykania ludzkiej krwi. Oni kochali bardziej własne zwyczaje, własne prawo, niż drugiego człowieka, który w tym momencie potrzebował konkretnej pomocy. Dziś także często obserwujemy ludzi znieczulonych na cierpienie innych, biernie przyglądających się ludzkiej tragedii. Przerażający jest tłum gapiów, którzy smartfonami nagrywają filmy lub robią selfie w miejscu wypadku, zamiast śpieszyć z pomocą ofiarom. Czy ludzkie odruchy rzeczywiście wymagają heroizmu? Co sprawia, że czasami ludzie stają się tak mało ludzcy, a co mnie ogranicza w miłowaniu drugiego człowieka? Strach, wstyd, brak odwagi, a może brak serca zdolnego do miłości?